jechałem kiedyś pociągiem, widziałem chłopca, który na moich oczach, właśnie w moim przekonaniu, był kastrowany przez babcię, matkę, takie dwie panie, to była jego mama i babcia, i bez przerwy pytały go, a nie jesteś głodny, a nie jesteś głodny, a jakiegoś tam danonka, bananka, a coś tam. I bez bólu nie ma rozwoju. I problem polega na tym, że jeśli będziemy unikali za wszelką cenę uczuć nieprzyjemnych, czy będziemy w stosunku do dzieci na przykład robili wszystko, żeby te dzieci czuły się przyjemne. Teraz to jest, czuły się przyjemnie. To jest tak po prostu obłędny teraz pomysł na wychowanie, żeby dziecka nie frustrować niczym nieprzyjemnym. To będziemy produkowali ludzi infantylnych i sami pozostaniemy na poziomie infantylnym. Czasami matka czy ojciec nie mogą, są niewydolni wychowawczo, ponieważ nie są w stanie znieść frustracji z dziecka, boją się frustracji dziecka, w związku z tym robią wszystko, żeby to dziecko się nie sfrustrowało i w związku z tym to dziecko się nie rozwija, pozostaje na poziomie infantylnym. Powiem wam kwestii na przykład żywienia i głodu, odczuwania głodu. Jesteśmy w przedziwnym pokoleniu ludzi, którzy praktycznie rzadko kiedy przeżywają uczucie głodu. Dzieci małe są tak wychowywane, że nie czują głodu. Być może jest to jeszcze związane z doświadczeniem głodu z czasów wojny. Jest to jakieś przegięcie w drugą stronę, a być może to w ogóle jest jakiś znak czasów naszej cywilizacji i w związku z tym ludzie bez przerwy jedzą, bez przerwy pakują w siebie jedzenie. I tylko taki przykład, jechałem kiedyś pociągiem, widziałem chłopca, który na moich oczach, właśnie w moim przekonaniu, był kastrowany przez babcię, matkę, takie dwie panie, to była jego mama i babcia, i bez przerwy pytały go, a nie jesteś głodny, a nie jesteś głodny, a jakiegoś tam danonka, bananka, a coś tam. Są reklamy, które mówią, żeby szybko likwidować głód. I to dziecko bez przerwy było pytane. Oto we mnie rósł tak gniew po prostu, bo widzę, że na moich oczach właśnie chłopiec przestaje być mężczyzną, czy właśnie nie ma szansy się nim stać. A czytałem równocześnie, tak się złożyło, książkę Moje indiańskie dzieciństwo, gdzie mężczyzna jeszcze wychowywał się w warunkach naturalnych jako Indianin. Pisał już z perspektywy rezerwatu, ale dzieciństwo miał w warunkach naturalnych. Wychowywany był przez babcię, bo rodzice zmarli, która mówiła mu na przykład, przez najbliższe 2 czy 3 dni nie będziesz nic jadł, możesz tylko pić. Nie dlatego, że nie było jedzenia, tylko ona wiedziała, że wychowuje mężczyznę i że on powinien, oczywiście w odpowiednim wieku, że on się powinien tego nauczyć, znieść uczucie głodu. I miałem tą książkę na kolanach i ją czytałem, a tutaj te panie. I teraz jakby się zapytać was tutaj, drogie dziewczyny, panie, którego z tych dwóch gości byście wolały mieć za męża w przyszłości, to myślę, że nie miałybyście tutaj wątpliwości, a później to się robi, prawda? To się robi własnym dzieciom, własnym synom, również i córkom. Można powiedzieć, gdy byłem dzieckiem, czułem jak dziecko, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Czyli co? Ja i czuję jest zlane całkowicie ze sobą. Gdy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. To wyzbywanie się tego, co dziecięce, to jest między innymi tu jest ja, a tu jest czuję to i to. Tu jest ja i czuję zlane, ja czuję głód. I stopniowo ja może zaistnieć, czując głód, do takiego stopnia, że ja czując śmiertelny głód, odda ostatni kawałek chleba komuś w jakichś skrajnych warunkach, prawda? Jesteśmy cywilizacją, której uniemożliwia się dzieciom, ludziom młodym, naszym wieku, w waszym wieku,
rozdzielanie tych dwóch obszarów. W związku z tym jest mnóstwo ludzi infantylnych, którzy nie są w stanie wytrzymać dyskomfortu i w związku z tym jest już błędne koło, nie rozwijają się, podczas gdy wejście w dyskomfort będzie kluczowe dla rozwoju.